Harcerzem być to obowiązek, harcerzem być to zaszczyt mieć, harcerstwo to braterski związek, a jego hasłem móc ich chcieć. Dusza z ideałem, z wiarą i zapałem idziem powszechród, przeżycia wielki trud. O ileż to wyrzeczeń trzeba, o ileż walk z tym własnym ja, lecz za to duszę hard obleka i wszystkich silną wolę każdy ma. Druga drużyna imienia księcia Józefa Poniatowskiego powstała w 21 roku, ale była to wtedy trzecia drużyna i dopiero w 37 roku dostała nominację na drugą drużynę imienia księcia Józefa Poniatowskiego i w 45 roku po zakończeniu działań wojennych i wkroczeniu wojsk radzieckich do Jarocina harcerze przedwojenni rozpoczęli reaktywowanie działalności tej drużyny na terenie gimnazjum i liceum w Jarocinie. Już w 45 roku wojna zakończyła się w maju, a myśmy już w lipcu zorganizowali pierwszy biwak nad Wartą koło Czeszewa, a w 46 roku obóz nad Bobrem koło Jeleni Góry i w 48 roku obóz w Olsztynku i pomagaliśmy w odbudowaniu tego miasteczka. W 47 roku zorganizowany obóz wędrowny, to była najciekawsza impreza, ponieważ przedtem pracowaliśmy w PGR-ach w Chociczy, żeby zarobić na ten obóz, a później pojechali na trasę przez Wrocław, Katowice, Kraków, kopalnia Wujek, Nowy Sącz, Zakopane, no i do zniszczonej Warszawy. W 49 roku ostatni obóz organizowany przez między innymi drużynę drugą Poniatowskiego, to był obóz w Ustce. Pierwsze obozy to były prymitywne, to znaczy biwak to powiem, to był nawet nie pod, to znaczy pod namiotem, ale na kocach, na trawie i takim małym ściółką. Te obozy, które były organizowane w Jeleniej Górze, to znaczy nad Bobrem, to były młodzież szkół podstawowych, mieszkała w opuszczonych budynkach, które opuścili Niemcy, a starsi już mieszkali pod namiotami. Natomiast te obozy już w Olsztynku w 1948 roku, już się wzbogaciliśmy o namioty, to były wszystkie obozy były pod namiotami. Z tym, że oczywiście nie w tym, te namioty były systemem pionierskim robione, to znaczy nie spaliśmy na gołej ziemi, nie spaliśmy na łóżkach, tylko na pryczach, wiadomo, zrobione z drzewa, nie z deszek, tylko z gałęzi, jak to się mówi, sienniki wypchane słomą i tak to wyglądało, jeśli chodzi o organizację. Harcerze, instruktorzy, uczniowie liceum i gimnazjum pracowali również na terenie całego powiatu. Kazio Wojciechowski prowadził drużynę w Jaraczewie, Jerzy Przystański w Kotlinie, Eugeniusz Bonicki w Żerkowie, Alojzy Kolański w Nowym Mieście, Jerzy Sablik w Jarocinie w szkole numer 1, w szkole numer 3 prowadził Czesiu Królikowski, no a w liceum Stefan Sablik, później jest Marian Jakubek, w końcu ja, a po mnie jeszcze Witosław, Julian Witosławski.